Dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku. Dzisiaj zajmiemy się kostiumem śląskim, a tak naprawdę kostiumem bytomskim. Zaczniemy od kostiumu damskiego. Dziewczęta czesały się w jeden warkocz, luźno opadający na plecy, a na specjalne okazje zakładały galandę. Galanda jest to szeroki wieniec ze sztucznych kolorowych kwiatów i błyskotek, czyli koralików naplecionych na nitki bądź druciki, które zwisały na czoło. Z tyłu wykończona galanda jest dwoma taśmami długimi, opadającymi na plecy, z motywem kwiatowym. Mężatki miały nakrycie głowy obowiązkowe i nosiły one chustki purpurki oraz czepki. Biżuteria, szczególnie korale prawdziwe, stanowiły na Śląsku bardzo ważny element. Nie tylko prestiżowy, ale również obrzędowy i magiczny. Wierzono, że odstraszają one uroki i złe duchy oraz chronią od chorób. Natomiast z racji, że były tak kosztowne, używano korali lewych, czyli tak zwanych zygloków. Zygloki są to czerwone korale z różnych mas plastycznych imitujące prawdziwe korale. Na Śląsku panie najbardziej ceniły korale krwisto-czerwone. Kolejną częścią ubioru jest koszula bytomska, tak zwany kabotek. Kabotek, krótka płócienna koszula do pasa z sięgającymi rękawami do łokcia. Była wykończona na górze szerokim haftowanym kołnierzem, jak i również przy rękawach. Na koszulę panie nakładały wierzchy. Czerwony, czarny bądź granatowy sukienny gorcet. Sięgał do linii talii, miał na piersiach głęboki podkrój. Dopasowany był półkolistymi cięciami na plecach, nie zaszyte do końca tworzyły trzy tacki. Jego ozdobę stanowiło obszycie wokół dekoltu z szerokiej ułożonej fałdki wstążki oraz szamerunki z żółtych i zielonych sznureczków naszyte wokół dziurek służących do zapinania oraz błyszczące i metalowe guziki. Panie nosiły długie, szerokie i suto marszczone spódnice przepasane ozdobną zapaską z jedwabiu zdobionego malowanymi motywami kwiatowymi. Na nogach panie nosiły czarne pantofelki. Przejdźmy teraz do kostiumu męskiego. Panowie na głowie najczęściej nosili kanie. To męski filcowy czarny kapelusz z okrągłą główką i dość szerokim, prostym rondem. Koszule męskie szyto z lnianego lub bawełnianego białego płótna. Pod szyją natomiast panowie wiązali tak zwaną jedbowkę. Jedbowka, czyli jedwabna chustka, najczęściej amarantowego koloru, której końce zwisały na klatce pierściowej mężczyzny. Wierzchnią część stroju męskiego stanowiły bruclek i kamzela. Bruclek, sięgająca do bioder kamizelka wykonana z czarnego lub granatowego sukna. Kamzela również sięga nam do bioder i również jest wykonana z czarnego lub granatowego sukna. Jedyna między nimi różnica to taka, że kamzela posiada długie rękawy. Bruclek i kamzela były wykończone stojącym kołnierzem. Po obu stronach miały kieszenie przykryte klapkami, na których znajdują się fosty, czyli pęczek równo przyciętych i związanych bawełnianych nici oraz guziki i ozdobne dziurki oraz naszycia je imitujące. Kolejną częścią garderoby są jelenioki, czyli irchowe, przylegające do ciała żółte spodnie. Jelenioki były wpuszczane w czarne, skórzane buty z wysoką cholewą, które w okolicy kostki miały miękką harmonijkę. Niestety z czasem harmonika ta całkowicie zniknęła. Thank you.
serdecznie Wam dziękuję za oglądanie wcześniejszych filmików. Mam nadzieję, że i ten również Wam się spodoba. Pamiętajcie, żeby subskrybować nasz kanał i do zobaczenia w kolejnym odcinku.